Cześć ludzie, czas na kolejnego Predatora. Wspominałem, że Bad Blood nie będzie jedynym, na którego rzucimy okiem i faktycznie mamy Vipera, drugiego z tych najnowszych. Viper, Predator, również z komiksu, również z tego samego komiksu co Bad Blood. Jak widać tutaj po arcie, bardzo komiksowy, Ultimate Alien Hunter. Tu mamy maskę, która za dużo fajnie mi nie robi. Jakieś piksele, niezbyt to potrzebne wygląda, jakby to było z gry. Kolejna grafika z tym gościem, której nie widzicie. Wygląda całkiem ciekawie, trzeba przyznać. Tu jest opis tego Predatorka, jest w sumie całkiem fajny. Jest napisane tutaj między innymi, że Viper jest z klanu węży, czy tam wężów, jakby ktoś chciał na przykład Predatorów, że jest najemnikiem, bardzo tam że należy do najlepszej grupy, srata, że jest bratem Snake'a, znanego z poprzednich Predatorów. Także rzeczy są w miarę ciekawe. Cracked Tusk Elder, nie wiem czy tam ten się pojawiał, chyba nie. W każdym razie rola Vipera w tym komiksie to jest oczywiście pomóc Shredderowi w złapaniu Bad Blooda. No i oczywiście, żeby rzucić okiem na resztę figurek, Viper, Shredder, zwany również Enforcerem, czyli predatorowy policjant, i Elder z ulepszonym zakresem ruchu, ma kulki w nogach. Do tego poprawioną głowę, dredy, wszystkie akcesoria i farbę. Także jeśli ktoś nie ma poprzedniego Eldera, ten jest na pewno do kupienia. Jeśli ktoś ma, nie wiem, ja odpuściłem, nie jest mi potrzebny, choć chętnie bym go przyjął, może kiedyś. W każdym razie można. Także tak, Viper wygląda tak jak wygląda. Ma kilka akcesoriów, dwie dodatkowe dłonie, zdejmowaną maskę i działko plazmowe. Także rzućmy na niego okiem z bliska. I Viper jest wyjęty z pudełka. Ciekawostka, nie wszyscy pamiętają. NECA na samym początku zapowiedzieli Vipera w zestawie razem ze swoim statkiem, z Blade coś tam. Takie latadło, długie, złożone głównie z noży, coś jak Shredder w ostatnim filmie z żółwiami. I miało się to tak pokazać. Niestety, oczywiście później doszli do tego, że to jednak będzie zbyt drogie do wyprodukowania, także statek sprzedają osobno, Blade Fighter się chyba nazywa. Sprzedają już lub mają dopiero zacząć. W każdym razie statek jest do niego w skali. Jakby ktoś był zainteresowany, oczywiście możecie kupić i mi pożyczyć, czym sobie zrecenzował. No ale tak, to jest Viper. Ma bardzo takie właśnie wężowe kolory. Tu jak widzicie, fajna głowa. Do tego jest całkiem taki oślizgły, w przeciwieństwie do Bloodhuntera, który był miał kompletnie płaski kolor. Aha, przepraszam. Niestety zimy, choroby, tak dalej. Ale przerywać nie możemy. Viper ma właśnie taką bardzo fajną skórę zrobioną na wysoki połysk, jak meble z PRL-u. Tu ma taką fajną płachtę zakrywania dupy. No i ogólnie wygląda tak. Jest to typowy Jungle Hunter. Ponieważ na początku niestety w Predatorach sądzono, że powinni oni wyglądać tylko jak w filmie i z reguły z pierwszym, tak naprawdę. Także większość tych komiksowych jest bardzo, bardzo mocno oparta na tym filmowym Predatorze. Dlatego właśnie nie widzimy zbyt dużej różnorodności. A szczególnie w Predatorach Kennera. Tych, które NECA też bardzo pokochała, je wydaje i którego żadnego nie kupuje, ponieważ wszystkie są kretyńskie. Tak jest moje zdanie na ich temat. No ale tak, jak widzicie, Viper, żeby się bardzo wyróżnić, ma dwa zestawy ostrz. Te są takie czerwonawe, te są wręcz krzywe. W każdym razie tak wygląda, oczywiście można je wsunąć, wysunąć. Dlatego ludzie, niektórzy nazywają go w internecie Wolverinem. Szkoda, że Viper ma również zakres ruchu bardzo stary. Z jakiegoś powodu nie ma stawu kulkowego w pasie. Mamy jedynie zwykłe przecięcie. Nie wiem czemu. Mogli to poprawić. Zdecydowanie mogli. No ale cóż. Tak chcieli wydać, żeby było taniej. To niech teraz mają. Wolverine, proszę bardzo. Dwa zestawy pazurów. Podoba mi się kolor tej zbroi. Fajny taki stalowy, metalowy, gunmetal grey. Coś w tym stylu.
Fajnie wygląda i się komponuje. Nie jest to jakieś typowe srebro. Tu mamy troszkę dredy. Ogólnie, fajny kolor. Dredy krzywe i do tego króciutkie. Dlatego też można właśnie pomyśleć, że on faktycznie jest bratem Snake'a, ponieważ mają dokładnie te same włosy, ta sama fryzura. Jest spoko. Fajnie wygląda. Zbroja, oczywiście, tak jak mówię, jest od Jungle Huntera. Z tego paska bodaj on nie miał, z tego co kojarzę, choć mogę się mylić. To tak, wszystko właściwie od niego pożyczone. Majteczki. Okej. Także wygląda to całkiem fajnie. Zakres ruchu. Zakres ruchu jest standardowy. Głowa oczywiście na kulce, nałożona właściwie na takim bolcu. Bardzo ładnie we wszystkie strony wylatuje. Można zobaczyć jego czarne oczy. I to dosłownie czarne, bo nawet ma czarne tęczówki. Ładna morda. Jak zawsze doklejona. Także można było ją zerwać, na przykład, gdyby ktoś chciał. Dalej, zakres ruchu. Tutaj oczywiście jest taki kabelek, więc nie będę ruszał zbyt bardzo tą ręką. W każdym razie obie wychodzą tak. Potrafią się zakręcić. Tu obrót. Obrót i zdjęcia. Tak jak mówiłem, tu jest tylko obrót, nic więcej. Oczywiście nic w klacie. Tutaj niestety musimy poczekać na Alien vs Predator. To można mu wyjąć. Podobają mi się nogi tym razem, ponieważ czuć, że ten staw tam przeskakuje. Dlatego zbyt łatwo się nie rozrusza. Na zewnątrz obrót, podwójne kolano i jak zawsze stópka, która ma takiego fajnego sandała. Także to jest Viper. Ale oczywiście ma ze sobą mieć również akcesoria. Po pierwsze mamy dwie wymienne dłonie, takie w miarę otwarte. Jedna taka, druga taka. Możemy spróbować mu je wymienić, zobaczymy jak się uda. Jak pamiętacie, przy Bad Bloodzie nie było to zbyt łatwe. Zobaczymy tutaj. Niestety. Te dłonie z reguły strasznie łatwo schodzą, ale wejść widzę nie chcą. A, jeszcze to jest wszystko takie ostre. Kłujące cholerstwo. Powiedzmy. Jedna. Druga. Szkoda, że nie wyprodukowano do predatorów normalnej pięści, tylko są takie niestety trzymające dłonie. Gdyby miał pięść, wyglądałby zawsze jakoś tam ciekawiej. A, mówiąc o ciekawych rzeczach, on nie ma oczywiście dysku na nodze. Taka tam odmianka. Szkoda mi też, że Viper nie wygląda tak fajnie jak Snake, ponieważ Snake, jeśli kojarzycie, miał takie fajne futerko. Zawsze to jakieś bardzo fajne urozmaicenie. Dlatego też Snake był jednym z dwóch moich ulubionych tych klasycznych filmowych predatorów obok Shamana. Viper niestety do nich się nie zaliczy. Ach, cholerka. Ale źle ogólnie nie jest. Mogło być zawsze gorzej. Dobra, niech ma tak. Ręka niestety nie siedzi najlepiej. Nie wiem, może jak ją podgrzeję, będzie troszkę lepiej. A może nie. W każdym razie mamy to. Mamy jeszcze plasma caster, który oczywiście trzeba założyć, ale uważam, że Viper w sumie fajnie wygląda bez niego. Najłatwiej założyć to będzie zdejmując głowę. Tu mamy takie dwa dynksy, które trzeba włożyć w inne dwa dynksy, żeby to wszystko się złapało. Jak widzicie, tutaj to w dziurę i tam zapiąć gdzieś na plecach. Tutaj może być mała trudność. Tu jest taka dziurka, do której to powinno wejść. O. Przepraszam za mój katar, naprawdę. Wlazło. Także tak, oczywiście działo. Zdjąłem głowę, ponieważ tak jest po prostu łatwiej to założyć. Choć tutaj może nie być aż takiej trudności, ponieważ na szczęście Viper ma dosyć krótkie dredy. No, ale mamy go tak. Z działkiem wygląda również fajnie, oczywiście. Można je podnieść, jak zawsze poruszać. Można się też na nim skoncentrować, bo dlaczego nie? No i tak. Zaczęliśmy trzy akcesoria, mam jeszcze czwarte. Dla niektórych najważniejsze. Zdejmowano maskę, która, o ile kojarzę, została tak zastosowana drugi raz dopiero w serii. Wcześniej przy którymś skenerowym była. Maska sama z siebie, szczerze przyznam, nie podoba mi się. Jest bardzo przekombinowana.
Tu ma takie fajne elementy, to jest akurat całkiem ciekawe. Jakby to czarne było nałożone właśnie na takie bardziej mechaniczne części. Natomiast bardzo fajnie wygląda od środka. Tu mamy od celownika części, tam są wizjery, maska do oddychania. To jest naprawdę fajne. Plus jest taki, że tę maskę zakłada się naprawdę bardzo łatwo. Wystarczy dosłownie wsunąć ją na mordę, zaczynając od szczęki. I tyle. Docisnąć i Viper może stać w swojej masce. Niestety, tak ona wygląda. I niestety zgadzam się z tym, co ludzie z Neki mówili na samym początku, że oni nie będą robili zdejmowanych masek. A widzicie, jednak zaczęli, bo seria zaczęła się bardzo dobrze sprzedawać. Nie będą robili zdejmowanych masek, ponieważ przez te maski głowa operatora będzie wyglądała, jakby była zbyt duża. I to jest fakt. Zdejmowane hełmy, maski i tak dalej zawsze będą delikatnie za duże dla figurki. I zawsze będzie to dziwnie wyglądało. Jak widzicie, to wszystko odstaje, jest grube. To, że trzeba założyć na szczękę, strasznie wysuwa tutaj tę część. Nie wygląda to niestety najlepiej. Ja wiem, że na pewno nie będę miał tego Vipera u siebie na półce w tej masce. Gdyby dłonie mu przestały natomiast wypadać, bardzo chętnie spróbowałbym zrobić coś takiego. Gdyby jeszcze były lepiej chwytne. W sumie nie wiem, może niepotrzebnie zamieniłem, może mogłem w te to wsadzać. W każdym razie coś takiego. Gdyby dłonie mu przestały wypadać, tak jak mówię, to byśmy w końcu coś zrobili. Nie no, tutaj wchodzą, ale wypadają strasznie. W każdym razie zaraz zobaczymy, czy uda się złapać w obie dłonie jego maskę. Nie, niestety niezbyt. Ręce nie mają aż takiego ścisku. Może inaczej. Bardzo mi szkoda na przykład, że nie można mieć jego. Gdyby te głupie ręce się zginęły, by oczywiście wiele lepiej. Można było mieć go w pozycji takiej, że zdejmuje maskę z siebie, akurat z twarzy, na przykład coś w tym stylu. Tutaj niestety tego się nie doczekamy. Można co najwyżej zamienić dłonie tak jak były. Jeśli to się uda, w co bardzo wątpię. I co najwyżej wsunąć tę maskę tutaj, troszkę rozszerzając palce. W jedną lub w drugą stronę. On nie ma żadnych akcesoriów, więc na szczęście nie musi. Nie ma żadnych akcesoriów, które musi trzymać w dłoni. Także na szczęście nie musi mieć bardzo chwytnych ich. Można co najwyżej zrobić niestety tak. I najlepiej, gdyby jej tak nie trzymał na dół. Ach, niestety, Viperku, niestety. No, także tu mamy Vipera ze swoją maską, z plazma casterem, z podwójnymi ostrzami. Wolver Imperator jest całkiem fajny. Na pewno jest to jeden z fajniejszych Imperatorów, jakie wydano ostatnio. O dziwo podoba mi się o wiele mniej niż ten pan. Uważałem, że Bad Blood będzie na tyle idiotyczny w tym swoim przesadzeniu, że nie będzie mi się podobał. Ale na szczęście okazuje się, że on jest tak głupi, że naprawdę aż najfajniejszy na świecie tak naprawdę. Jeden z najlepszych Predatorów, jakiekolwiek zostały wydane w tej serii. Ogólnie kciuki w górę. Gdybym miał wybierać, tak jak mówię, Bad Blood, nawet warto na niego wysłupać trochę więcej tej forsy, za którą naprawdę do niego wołają. Jak widzicie, on jest też bardzo delikatnie wyższy od Vipera. Także to jest dodatkowy plus. Bierzcie, może bierzcie. Choć dajcie mi znać w komentarzach, jak wam się podoba, jak zawsze ludzie, i do następnego, trzymajcie się, na razie. Predatory wrócą na pewno w 2015 roku. Cześć.